Gratulacje, Paweł. Dzisiaj dwa medale, złoto w kombinacji, brąz w skokach narciarskich. Jak oceniać dzisiejszą postawę na skoczni i na trasie? Kurczę, na skoczni. Skoki do kombinacji były nawet dobre, ale nie tak dobre znowu jak do skoków. Ten pierwszy skok do pierwszej serii skoków był według mnie najbardziej udanym w całym tym tutaj dniu. Ale to daje taką nadzieję do jutrzejszego konkursu, żeby skoczyć takie skoki. A do kombinacji? No do kombinacji 97 metrów, dość solidny skok, ale troszeczkę pomogły mi warunki, mam wrażenie, że tam na dole było trochę właśnie wiatru z przodu, który sprzyjał. Zaś bieg. Bieg? Kurczę, chyba trzeci raz w życiu startuję z pierwszej pozycji. Nie chcę skłamać coś takiego. I czułem trochę takie nerwy na plecach, takie dziwne uczucie. Ale w sumie leciało się mi fajnie. A czujesz, że to jest twoja najlepsza forma w życiu, jeśli chodzi o skakanie? Jeśli chodzi o skakanie, to nie, to w tamtym roku było nawet troszeczkę lepiej, ale dążę do tego, żeby było jeszcze lepiej i lepiej. Więc trenujemy. Nad jakimi elementami pracujesz w tym momencie? Jeśli chodzi o skocznie, to przede wszystkim lądowanie i faza lotu, żeby nie dopychać się tak do tych nart, tylko od tych nart utrzymywać się tak bardziej w górze. I przede wszystkim też lądowanie, osoby mi nie wychodzi. Natomiast jeśli chodzi o bieg, to... Obieg to przede wszystkim troszeczkę trzeba... W biegach chodzi o to, żeby lecieć z głową. Jest trasy, jest 7,5 km jak w dzisiejszym przypadku. I to nie jest wcale mało. Trzeba rozpracować każde metry na trasie. I jak, co, ile lecieć. Jakie tam wybierać zakręty, jak atakować podbiegi. To jest bardziej też taka gra w głowie, że trzeba sobie wszystko na bieżąco ustalać, co i jak. I myślę, że trzeba nad tym też dużo popracować, bo siła jako taka jest, wydolność jako taka jest, ale czasem brakuje takich rozwiązań w tym biegu. Tak, a jak oceniasz warunki dzisiejsze? Warunki, no szybki warunek, trochę mokry, ale fajnie, bo szybko. A na skoczni? Na skoczni też super, tylko kurczę, troszeczkę mokre belki były, mokro było na górze, ale okej. Okay. Dobrze, jeszcze jakie plany masz na najbliższe dni? Tutaj rywalizacja? No więcej medali, a w sobotę jadę na Mistrzostwa Świata Juniorów do Rumunii, więc tam chciałbym pokazać się też z jak najlepszej strony. Tak, i tam będziesz reprezentował w kombinacji. Tak, oczywiście. Tak, w kombinacji będę. Tak, a po Mistrzostwach Świata Juniorów, bo wiemy, że cykl Lotos Cup się już skończył i jak to wygląda? Czy to już koniec sezonu będzie? Znaczy, z Mistrzostw Świata Juniorów w domu będę około pewnie 1 marca i potem mamy chwileczkę przerwy. Tam mój trener kadrowy Tomek Pochwała jedzie pewnie z chłopakami na Continental jeszcze gdzieś, a ja pewnie sobie zostanę w domku i będę się przygotowywał do mistrzostw Polski juniorów, znaczy seniorów. Dziękuję za grę.